Cześć, witam wszystkich. Moja ksywka Esek. Dużo się dzieje na tym naszym świecie, dużo zmian, dużo się szykuje. Niektóre rzeczy strasznie przerażające, niektóre dziwne, niektóre może nawet potrzebne. Kanał postanowiłem założyć i postanowiłem dzielić się na nim moimi jakimiś pomysłami, wątpliwościami, uwagami. Tak jakoś, żeby to zostało, bo nie chcę, żebym sobie sam z tym siedział. Kanał się będzie nazywał Ludowy Obserwator, oczywiście to już się nazywa. Nie wiem czemu tak, może dla zmylenia przeciwnika. No i co? No i lecę z pierwszym tematem, króciutkim. Sprawa jest taka, dostałem paczkę. Taką paczuszkę, jak widzicie. Ja już ją otworzyłem wcześniej, no bo wiadomo, że musiałem sprawdzić na wartość i tak dalej, ale zapakowałem tak jak była. Proszę zobaczyć. Ładnie, o. W paczce miałem coś takiego. No i to dwa dyski twarde do komputera. To jest towar, który do mnie przyszedł. A to jest opakowanie z punktu A do punktu B. I tak się zacząłem zastanawiać. Ta nasza piękna ziemiczka, kochana. Czy tych dwóch dysków nie można było do mnie przesłać na przykład w takim pudełeczku? Od razu powiem, ja nie mam pretensji do tych, którzy pakowali, wysyłali, bo oni zrobili to dobrze, im się nic nie stało, towar dojechał, ale czy nie mogłoby one przyjechać do mnie w takim pudełku jakoś tam zaklejonym, o, z folią w środku? Ja bym te dyski z tego pudełeczka sobie wyjął. O, a to pudełeczko na przykład wróciłoby do paczkomatu i byłoby wykorzystywane ponownie do innych paczek. Można by tylko zdzierać z niego adresy, ewentualnie folię, a pudełeczko by sobie krążyło. Świat zmierza do tego, żeby było coraz więcej paczek, coraz więcej, żeby było wysyłane paczkami. Tu sobie wskoczyłem tylko na stronę UPS-a i doczytałem, że globalna liczba przesyłek doręczanych dziennie to jest 20,7 miliona. Jeżeli wziąć pod uwagę różne wszystkie inne DHL-e i inne firmy, no to 20,7 miliona to jest ze 200 milionów, 300 milionów paczek dziennie, może i więcej. Powiedzmy, że część jest małych, ale większość to są takie opakowania, czyli masakratyczne ilości jednorazowych opakowań po paczkach. No przecież tam jest i drewno, czyli las, i folia, czyli ropa. I to jest po prostu marnowane. No część trafi do utylizacji, część nie. Jeżeli ja te produkty kupuję w sklepie, to ja dostaję je w tej formie, tudzież ewentualnie w reklamówce, ale ja reklamówek akurat niechętnie biorę, więc zostanę w tej formie, włożę sobie do kieszeni. Potem to, co tu jest, skieruję tylko do odpowiednich pojemników, do plastiku, no i do tektury. I towar jest. Towar do sklepu przyjdzie w jakimś tam kartonie. Nie wiem, mam tu pod ręką jakiś karton od warzywek, ale w takim, z tym, że sklep tych kartonów ma dużo więcej i on je wszystkie ładniej zutylizuje, one trafią na makulaturę, ponieważ sklep tych kartonów będzie miał bardzo dużo i nie będzie ich wyrzucał. Folie tak samo zostaną rozdzielone, bo wiem, że w sklepach takie rzeczy się dzieją, przynajmniej w zdecydowanej większości. Natomiast takie pojedyncze, jednorazowe pakowanie, to jest dramat dla środowiska. Ci wszyscy turboekolodzy, Greta i koleżanki i jej koledzy, którzy tak piszczą o to, żeby świat był czysty. Oczywiście coś w tym jest, ale myślę, że czasami zabierają się, że tak powiem, od tyłu do tego. Wystarczyłoby, żeby te firmy wprowadziły jakiś zintegrowany sposób, żeby opakowania mogły krążyć. Przecież jak ja wyjmuję z paczkomatu paczkę, to mogę włożyć puste opakowanie. W jaki sposób byłoby to rozliczane, punktowane? To nie byłby problem wprowadzić coś takiego, zwłaszcza, że paczek jest tak dużo i ma być coraz więcej. No taki pomysł, tak mi się wydaje. Nie wiem, może będzie miał ktoś ochotę coś napisać w komentarzu, niech napisze. Znaczy na pewno ja na ten pomysł nie wpadłem, on pewnie już jest tam naukowany, no ale fajnie by było, żeby to było zrobione, bo ja paczek troszeczkę tam, że tak powiem, przerzucam kilka w tygodniu. Wszystkie są w żadnych nie ma, żadna z tych paczek to nie są opakowania wielorazowego użytku, ani zwrotne. No i tyle. Pierwsza uwaga, pierwszy film. Będzie więcej, będę więcej opowiadał spraw.
różnych. I jak macie ochotę kliknąć lajka, to fajnie, bo to zawsze można wydrzeć jakąś kasę z Google'a. A jak macie ochotę zasubskrybować, to no, będę się starał jakieś tam treści, czasem fajne, czasem dziwne, przedstawiać. Na razie, hej.